cholera. Jak ja nie cierpię zakupów. Ale co my tu mamy? Złoty łańcuch jest. Dres męski jest. Dres damski jest. Dres dziecięcy, dziewczęcy jest. Pies bulterier jest. Dres dla psa jest. Gumowa kość dla psa jest. Gumowe zwłoki dla psa są. Dres dla zwłok jest. Wiersze Miłosza, co to było? Worki do kosza. No piszesz, babo, wyraźnie. No worki są, teraz ten. Obraz. Obrazu nie ma. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. Trzeba nie obraz chciałem kupić. Domyślam się, znajdujemy się w galerii. Jaki? Jakiś obrazowy, nie? No tak, ale czy myśli pan o czymś konkretnym? Nie no, cholera, jak ja nie cierpię zakupów, to już za komuny było lepiej. Człowiek tylko wszedł, się wziął, rozejrzał i wyszedł. Teraz trzeba wybierać. Halo? No cześć, słonko, jaki tam chciałaś ten obraz? Proszę pani, kolorowy i duży. Jak duży? Nie no, szlak nie zaraz trafi. No. Duży się zrobił ten grzyb na ścianie? Aha, dobra, no to wiem, no to pa, słonko, pa. Stara mówi, że duży jak cholera. A jaka tematyka? Tematyka to jest taka, żeby zakryć grzyba. Czyli grzybobranie odpada. No, razem z tynkiem, ze ściany mi odpada. No. No dobrze. W takim razie, co ja bym panu mogła zaproponować? No właśnie. Może wybralibyśmy dla pana coś ze sztuki nowoczesnej? No, można by. Pan łaskawie zerknie w tym kierunku. Obraz niebieska wiewiórka. Niebieska wiewiórka, ale widzę nie sama. Z nadnaturalnej wielkości męskimi genitaliami. Widzi pan? Ale za dokładnie. No ale jak wrażenia, podoba się panu? Panu, ja nie mam nic przeciwko wiewiórkom. To normalne zwierzę, tam nie wiem, tam są orzechy, w lesie trzepie. A przecież... Widzi pan, to jest prawdziwa, nowoczesna sztuka. Nie no, bardzo. Ja w życiu takiej nowoczesnej wiewiórki nie widziałem. Proszę pana. No, strach po lesie chodzi. Proszę pana, artystka, która wykonała ten obraz, jest bardzo uważana w środowisku. Jest uważana, ale chyba za głupka. Widzę, że pan ten obraz się po prostu nie podoba. Trudno, oddam go do muzeum. Bardzo dobry pomysł. Do muzeum. Raz, dwa. Bardzo się cieszę, że pan nareszcie ze mną się w czymś zgadza. Zgadzam się. Jak pani go odda do muzeum, ja jestem pewny, że ja go drugi raz w życiu na oczy nie zobaczę. To mi nie grozi. A przepraszam, a tam? Który?
Tam jest taki ładny, taki ten obrazek. No, ten z kościółkiem, to co to jest? To okno. A to pani chce mi okno opylić? Ja se okno kupię, pójdę do domu, powieszę? Pani jelenia szuka? A właśnie, a propos, pani się teraz uwaga. Pani to przygotuje obraz, tematyka jest jeleń, na rykowisku łazi tam trawę żre. Po francusku się pasie. Jeleń. Ale przy pani uwaga. Tylko żeby ten jeleń... Żeby on był bez dodatków. I drugi obraz pani przygotuje. Tematyka jest mój autoportret. Pana portret. Pana autoportret. Panie, co się słucha, nie nadąża? Dobrze, zatem w jakim stylu ma być pana autoportret wykonany? W stylu kubistycznym, impresjonistycznym, a może ekspresjonistycznym? Czy pani ma być wykonany w stylu tej wiewiórki? Panie, to jest...